ilość pytań o komputer ze śmietnika w ostatnim czasie po prostu wywaliła poza skalę. Ale jako, że nie można wychodzić z domu, mam dla Was pewien substytut w postaci komputera z piwnicy. Jako takie zachęcenie do pozostania w domu, polecam porobić porządki w piwnicy. Tak jak zrobił to nasz kochany kamerzysta Kamil, poszedł do piwnicy i zobaczcie, co znalazł. To jest komputer, który jest u nas w domu od 93 albo 5 roku. I jest całkowicie kompletny. Wszystko w nim jest, ale z jakiegoś powodu się nie ruchamia. No, Łukasz powiedział, żeby go wziąć do niego, to może coś z tym dziadem zrobi, zobaczymy. No, i tak jak zresztą Kamil mówił, nie uruchamia się ten komputer, więc spróbujemy zdebugować, co tutaj jest z nim nie tak. Uruchomimy go, może w coś pogramy i damy mu nowe życie. Że jesteś bardzo pewny, że go uruchomimy. No, mam nadzieję, że go uruchomimy, bo wiesz, zawsze jeszcze może wybuchnąć, nie? Czekaj, jak to się... Polipka. Czemu jest zawsze to samo? Czemu jest zawsze... No i co, nie tak łatwo, co? No nie aż tak łatwo. Ale nie wiem, co się stało, udało się to otworzyć. No to twój komputer, jak zepsujesz, to nie będzie na mnie. Pierwszy problem, jak zwykle. O, dobra, poszło. I chyba nawet nie urwałem gwintu. Ło. Się otwiera jak maska, kurde, w Fordzie GT albo coś. Ło, panie. Dobra. I koniec, już nie otworzymy. Spójrzcie, mamy tutaj procesor 486 DX2. Ej, to jest jeden z lepszych, jaki w ogóle był, z tego co kojarzę. Mamy tutaj jakąś kartę graficzną na ISA. Ho, ho. Pojemność 212 MB. Wow, to jest dość mały dysk w sumie, kurde. Ciekawe, czy działa. I co, i mówisz, że on nie odpala w ogóle? Odpala się. Ale? Ale na ekranie nic nie było widać, więc... A coś piszczał? Nie pamiętam. Wiesz, tak patrzę jeszcze, czy tu jakieś kondensatory się nie wylały przypadkiem, albo bateria, nie ten. Ale wygląda to wszystko w porządku, ci powiem tak na pierwszy rzut oka. Oczywiście trochę zakurzone, ale nie widzę jakby, żeby płyta główna była w którymś miejscu uszkodzona, więc prawdopodobnie, jeżeli on nie startuje, to ja mam takie podejrzenie, że coś tu może po prostu nie styka, wiesz? I też jak tam, nie wiem jak tam się w piwnicy u ciebie obchodzili z tym sprzętem, ale wiesz, no ktoś tam powiedzmy rzucił delikatniej czy coś z nim i wiesz, coś się mogło poluzować. No zobaczymy jakie to ma w ogóle objawy. Dobra, power, tak? Stary, masz guzik turbo nawet. Fajnie. Cześć. Czekaj, tam posłuchać. O kurde, ale głośny dysk. O ja. Dawno już tego nie słyszałem. Takiego dysku. No i co? No i faktycznie nie daje obrazu. Nie, no jest włączony speaker. To aż dziwne, że nie zapikał. Zacząłbym od karty graficznej, ewentualnie RAM też możemy wyciągnąć, przedmuchać. Tak na szybciora. Jak widzicie, to jest główny chip, ale no jakby to nie jest na tyle ciekawe, ale zobaczcie ten chip. To jest AT&T, przecież to jest firma komunikacyjna, ta amerykańska. No, to jest S3, to mi się powinno z S-ką chyba skojarzyć, ale nie. No to jest S3, ten model, tak jak przeczytałem. W ogóle tutaj zdaje się, możesz rozszerzyć VRAM, z tego co w necie wyczytałem, do 2 MB nawet, więc nieźle, nieźle. Wiesz co, ja bym sprawdził jeszcze RAM. O, ty masz... Ej, to jest ciekawe w sumie. Zobacz, zauważyłem, że masz normalny EDO RAM, tak jak wrzucaliśmy, ale tu masz jeszcze, zobacz, na ten RAM starszego typu, a ja też mam jeszcze takie kości. To były mniejsze EDO. Okej, tu mamy jeszcze dodatkowo procesorki AMD. Ten jest AM4486, czyli to był jakby de facto chip Intela, który był produkowany przez AMD.
Natomiast ten już jest AM5X86 i to już była jakby własna konstrukcja AMD pierwsza, z tego co kojarzę. Więc teoretycznie ten powinien być może mocniejszy nawet niż ten, chociaż niekoniecznie. Słuchajcie, dobrze kojarzyłem, że miałem gdzieś właśnie taki malutki głośniczek, to jest brzęczek. Obecnie wybebeszyłem z tego komputera RAM i kartę graficzną. Miałem podejrzenia, że ten, który jest tutaj głośniczek, nie działa, więc sobie podłączymy taki głośniczek i powinien nam dać jakieś straszne sygnały, które powinny mi dać do zrozumienia, że jestem pajacem, bo nie wsadziłem na przykład RAMu. I potem będziemy po kolei dokładać części i zobaczymy, czy te sygnały się będą zmieniać. Jakby taka jest procedura. Siostro, wyczuwam puls. Jest dobrze, chociaż powolny. Okej. Mamy coś. Spróbujemy włożyć jedną kość RAMu. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Dobra, mamy kość RAMu. Może będzie coś innego. Ci z Was, którzy oglądali materiał o komputerze 386, a konkretnie jego drugą część, wiedzą, że mam dwie karty ISA. Nie byłem w stanie stwierdzić, czy one są sprawne. Ta dawała jakieś dziwne artefakty, ta nie dawała też obrazu. Ale spróbujemy tą wrzucić i zobaczymy, może coś się zmieni. Bo sloty, z tego co Kamil mówi, przepinali tą kartę graficzną do różnych slotów i nic to nie dawało. Dziękuję. Ale hej, to jest bardzo dobra wiadomość, bo wiemy dwie rzeczy. Wiemy, że z tą kartą, którą Kamil miał, coś nie tak, i wiemy, że moja karta graficzna działa. A nie chciała działać w IBM-ie po prostu. Tutaj mamy tą drugą kartę graficzną Paradise 88. Chcę w ogóle sprawdzić, czy ona działa, bo szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia. Dawała dziwne artefakty na IBM-ie, ale ten Trident, którego przed chwileczką tutaj sprawdziliśmy, również nie chciał działać na IBM-ie, więc może to był z nim coś problem. Patrz, działa! Ej, to jest świetne, bo okazuje się, że miałem dwie sprawne karty na ISA. Co jest dość zaskakujące. I widzisz, bardzo mnie to cieszy. Mój komputer jest lepszy niż twój. No jest lepszy, no to prawda. No jest nowszy o wiele, panie złoty. Podłączyliśmy teraz dyski z powrotem Tridenta, bo jest troszeczkę lepszą kartą graficzną z tego, co się orientuję. Zobaczymy, czy jest coś na dysku. Będziemy odkrywać tajemnicę. Co miałeś za dzieciaka na komputerze? Chociaż ty nie używałeś tego komputera, jak byłeś mały. No to co twój tata miał na dysku. Zobaczymy, czy jest jakiś DOS, czy Windows. Może jakiś BSD. O stary, Windows 95. Karta sieciowa? Ej, w tym kompie stary była karta sieciowa, patrz. 3.com Etherlink na ISE. Może to gdzieś jeszcze masz w piwnicy? A może. Musisz poszukać. Użytkownik. Hasło? O nie! O nie. 1, 2, 3, 4. Nie. No, to jest sprawa. Pamiętasz może hasło do Windowsa? Użytkownik R. No, tata od Kamila nie pamiętał hasła, ale powiedział, że było jakieś bardzo proste. Z głupot wpisałem R. Zadziałało. Generalnie mamy problem z grafą, bo jest inna. Co? Ja bym może z głupot wpiął jeszcze raz tą twoją S3 i zobaczymy, czy to ruszy. Może po prostu przez to, że ten RAM jeszcze poruszaliśmy, może coś zaczęło stykać. Bo RAMu nie ruszaliście wtedy. Czekaj, zobaczymy, czy ta twoja S3 wrzuci. Nice. No, czyli twoja karta graficzna działała. Czyli problem, jaki mógł być z tym komputerem, że on nie startował wtedy, było albo to, że RAM nie stykał, bo ja go wyciągnąłem, styki sprawdziliśmy i przedmuchaliśmy sloty, albo że procesor nie działa, ten intelowy, bo wymieniliśmy go na AMD-ka. Ale procesor sprawdzaliśmy. A sprawdzaliście, no to albo nie stykał wam ten AMD-k wtedy jakoś dobrze, albo no to był w takim razie RAM. No to stary, masz działający komputer praktycznie z zerowym wkładem, co jest bardzo fajne.
Jak włączał się Windows, wciskałem F8, włączyłem tylko tryb tekstowy, uruchomiłem skan diska i teraz co robimy? Skanujemy powierzchnię dysku w poszukiwaniu bad sektorów, bo prawdopodobnie jest tu ich kilka i są nieoznaczone i dlatego ten dysk niepoprawnie działa i Windows 9.5 ma z nim problem. Jak widzicie, już zbadaliśmy 7000 klastrów, a jest ich 51000. Póki co nie ma żadnych uszkodzonych. Widzicie, mamy bloki puste, niepełne, zajęte i uszkodzone klastry. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w momencie, jak skończy to całe skanowanie. Many, many minutes later. No jak widzicie, właśnie ScanDisk znalazł nam jakieś sektory, które są zepsute. Spróbujemy je naprawić i przenieść dane. Może to coś pomoże. The next day. Po 2 godzinach było 70% i nie chciało to iść dalej, więc po prostu ten dysk jest zajechany totalnie. Dlatego zaproponowałem Kamilowi, że dam mu coś takiego. To jest taki adapter na kartę SD. I tutaj mamy IDE laptopowe na IDE zwykłe z zasilaniem, jest to trochę taki Frankenstein. Bardziej kupiłem to z myślą o laptopach niż kompach stacjonarnych, ale tak to zadziała. Oczywiście fajniej jest dać tutaj karty Compact Flash, ale myślę karta SD będzie dla Kamila fajniejsza, bo będzie ją mógł wyciągnąć sobie prosto, zrzucić pliki w jakiś sposób. No i będzie mógł zrobić nawet cały obraz, bo 4 GB to i tak będzie kosmiczna ilość na taki komputer. No i teraz spróbujemy zainstalować tutaj Windowsa 95. Matko, ja zapomniałem, że CD-ROMy mogą być takie głośne. Ale tak, ogólnie po bólach był problem, polegał na tym, że nie wykrywało w ogóle tej karty. I kombinowaliśmy z kartą Compact Flash i tak dalej, i tak dalej. Problem polegał na tym, że CD-ROM, który tutaj jest, miał zworkę ustawioną na Master i to wprowadzało konflikty. W momencie, gdy ustawiłem zworkę CD-ROMu na Slave, wszystko działa elegancko. Kurde, Kamil, ten komputer nas nie lubi. Jemu było dobrze w piwnicy, jak on tam siedział, on se leżał, nikt mu głowy nie zawracał, a teraz przyszedł jakiś Łukasz i każe mu robić jakieś rzeczy. On jest bardzo niezadowolony z tego powodu, ja tyle mam do powiedzenia. No i co na to powiesz? No dziadku, no my ci chcemy dać drugie nowe rzeczy. No, coś się nie zainstalował ten gruzdos. Nieprawidłowy dysk. Teraz, no... Lubisz pizza? Fristo jest mój ulubiony youtuber. A chciałbyś być w takiej ekipie? Przecież wiesz, że tam się wybieramy za niedługo, nie Kamil? Aha, bo to jeszcze mieliśmy nie mówić, cholipka. Bo wiecie, chcieli jakiegoś tam komputerowego świra i dobrego kamerzystę, no to tak wyszło, no. My się zgodziliśmy. Zgodziliśmy się, no. Okej, moi drodzy, jak więc widzicie, komputer wreszcie działa i jest tam już zainstalowany Windows 95 i powiem wam, to była chyba najtrudniejsza instalacja Windowsa 95, jaką przyszło mi zrobić. Już wam wytłumaczę dlaczego. Na początku tego materiału troszeczkę się śmiałem, że jest coś takiego jak wbudowana ochrona przeciwko wirusami i okazuje się, że to przez to tak na dobrą sprawę miałem problem zainstalować Windowsa 95. Czyby wbudowany antywirus w BIOS twierdzi, że Windows 95 to wirus? Na dobrą sprawę, z tego co wykminiłem, to ta ochrona przed wirusami działa w ten sposób, że BIOS w jakiś sposób wykrywa program, który chce nadpisać najprawdopodobniej bootloader albo jakieś pliki systemowe DOS-a. No i gdy jesteśmy właśnie w DOS-ie, gdy operujemy w środowisku tekstowym, to nie ma najmniejszego problemu i to działa. Problem polega na tym, że instalator Windowsa 95 jest graficzny i po prostu ten komunikat, który chce BIOS wypluć, on po prostu zawieszał ten instalator. I próbowałem też zgrywać właśnie instalator Windowsa 95 z płyty na dysk i potem z dysku na dysk instalować, ale cały czas był ten sam problem. No i w momencie, gdy wyłączyłem ten antywirus BIOSowy, no to wszystko się poprawnie zainstalowało. No i co? Teraz zapraszam was do testów w gierkach. Tak, przygotowałem tutaj parę gierek. Myślę, że zaczniemy sobie od Dooma, jako że to jest typowy klasyk. Dobra. Mamy w ogóle ustawienia. Mamy screen size maksymalny i graphics detail high. No i powiem wam, że chodzi to troszeczkę lepiej niż na 386. Przede wszystkim dlatego, że chodzi na wyższych ustawieniach graficznych niż na 386. I no zdecydowanie da się grać. Szkoda, że dźwięku nie mamy. Kamil nie ma tutaj karty dźwiękowej.
rzuconej. Ale może sobie dokupi sam blastera na ISE. Nie jest to drogi zakup. Około 40 zł. Myślę, jeszcze idzie dać za taką fajną rzecz. Ja wam się szczerze przyznam, że Just Jack Rabbita nigdy nie grałem za czasów świetności, ale myślę, to jest dobry moment, żeby pokazać wam. Zobaczcie, jak ta gra szybko chodzi. I mamy wciśnięty teraz przycisk turbo. I teraz przycisk turbo odciśniemy. I teraz procesor nam zwolnił. I jak widzicie, tutaj momentami są niezłe... O, tak jak tu mamy przycinki. Zobaczcie, po tej górze. A teraz włączymy turbo. Widzicie? Chodzi to zdecydowanie szybciej, więc to nie jest tak, że te przyciski nic nie robiły, bo właśnie w momencie, gdy mieliśmy jakieś starsze aplikacje, które były skorelowane z zegarem procesora, no to ten przycisk turbo rzeczywiście coś robił, tak? I mogliśmy sobie spowolnić nasz procesor albo przyspieszyć, w zależności od tego, jak sobie na to popatrzymy. Na 386 Liero bardzo kiepsko działało. Jestem ciekawy, czy tutaj będzie to trochę lepiej działać. No powiem wam szczerze, jest trochę lepiej. Ale i tak dalej to trochę powoli działa. No. Raczej by się kiepsko grało, tak coś czuję. Jee, kitku. O kurde, ale no Król Lew tutaj naprawdę dużo lepiej działa, bardzo dobrze. No teraz Król Lew to jest spokojnie grywalny, a na 386 to działało w takim slow-mo. Ło. Nowy pas. Jeszcze tylko Sound Blastera i muzyczki brakuje i można by grać. Ale to Kamil chciał, żebym mu zainstalował. To jest jakaś gra Supa coś tam, ale nie mam pojęcia, co to jest. A, Supa Blaster, tak? Czy coś takiego? Nie, Supa Plex Speed. Coś takego. Okej, okay, to się myszką wybiera. Aha, coś jakby... Jak Pac-Man, tak? Czekaj, ja w to chyba też kiedyś grałem, że te kule, one będą spadać, tak? O kurde, no grało się. Bez kitu. Faktycznie. Ej, ja coś kojarzę, że ja w to grałem też. Tylko gdzie ja w to grałem? Co to trzeba było zrobić w sumie? Jakoś te kule poukładać w jakiś konkretny sposób? Sorry chłopaki, ale naprawdę nie pamiętam, o co tutaj chodziło. Ale działa dobrze, no. Tak, i jeszcze mam dla was ostatnią wisienkę na torcie, która nazywa się Warcraft. Tylko do Warcrafta potrzeba myszki, a ta myszka tak kiepsko działa, że już widzę, jak będę płakał. O. Praca. Czekaj, co jest? Move. Co to trzeba było? Tak, a, widzicie, ona się... Okej. Okay. O nie, i strzałkami się ruszało kamerą, a nie przesuwanie myszki. O kurde. Warcrafta 1 to ja nie grałem, to się przyznam szczerze, że naprawdę bardzo mało grałem w Warcrafta. Znaczy, jedynkę chyba nigdy nawet nie grałem, szczerze. W dwójkę tak, ale w jedynkę, kurde, powiem wam... Cześć, co jest? Enemy approaching. O, dobra, zabił go. Dobra, ale to jest... Czy ja mogę to jakoś te drzewo wycinać? Myszka nie reaguje. A by the way, to nie tak, że jest brudna ta myszka, bo wcześniej już wyciągałem i przełożyłem kulkę z innego. No to po prostu te wałki już ma roztentegowane i to kiepsko działa po prostu. I moi drodzy, oto cały komputer z piwnicy. Cieszę się, że udało mi się go uruchomić. Kamil również się bardzo cieszy. Troszeczkę mi to zajęło, głównie przez ten błąd. W sumie to z tym komputerem walczyliśmy chyba ze 3 dni, tak de facto. Oczywiście nie całe 3 dni gdzieś tam, wiadomo, w przerwach między innymi jakimiś tam filmami i rzeczami, które robiłem, ale bardzo się cieszę, że finalnie udało się ten komputer uruchomić, że działa z tym adapterem do karty SD. Kamil stwierdził, że on sobie go ładnie wyczyści, odrestauruje i będzie miał po prostu jako taki swój retro komputer. Oczywiście tu jest parę rzeczy, które trzeba by było ogarnąć, przede wszystkim bateryjkę do BIOS-u, bo tak to te ustawienia za każdym razem się resetują, co jest troszeczkę, powiedzmy, nazwijmy to mało wygodne.
Moi drodzy, jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, pamiętajcie, żeby zostawić suba. Wiem, że dużo z Was czeka na prawowity komputer ze śmietnika. Takowy na pewno będzie, jednakże dopiero za jakiś czas, bo jak dobrze wiecie, teraz nie bardzo powinno się wychodzić na zewnątrz, więc ja również staram się tego przestrzegać. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Tak jak wspominałem, subik. Możecie zobaczyć inne materiały, komputery ze śmietnika, komputery retro. Tyle z mojej strony. Na razie. BIOS.